Targi sadownictwa i warzywnictwa TSW to od lat potężna dawka fachowej wiedzy sadowniczej i warzywniczej, którą można zdobyć na konferencjach tematycznych i w trakcie dyskusji panelowych, a także podczas bezpośrednich spotkań z doradcami na stoiskach wystawców. Już w pierwszym dniu targów na konferencji truskawkowej sala pękała w szwach. Przedstawialiśmy nasze rozwiązania w ochronie truskawek, które opierają się właśnie na produktach rodziny Luna, środkach biologicznych i serwisach wsparcia. Frekwencja, która była na konferencji, potwierdziła, że to była ciekawa oferta. Mamy nadzieję, że ogrodnicy skorzystają z tego. Powodzeniem cieszyły się wykłady dla sadowników, w tym te poświęcone nowoczesnej uprawie czereśni czy strategii walki z chorobami i szkodnikami w sadzie. Odbyła się także po raz pierwszy w Polsce sesja o uprawie świdośliwy olcholistnej, w trakcie której zastanawiano się m.in. nad możliwościami uprawy tego gatunku w naszym kraju. Szansa jest ogromna, zainteresowanie ogromne. Jestem bardzo przyjemnie zaskoczony, że mogę wziąć udział w tym właśnie na tych targach i że mogłem wziąć udział w konferencji. Byłem naprawdę przyjemnie zaskoczony, że tyle ludzi przyszło na mój wykład i że tyle było pytań. I uważam, że świdośliwa ma bardzo dużą szansę w Polsce jako nowa roślina sadownicza, jagodowa. W pierwszym dniu targów producenci warzyw uprawianych pod osłonami wzięli udział w konferencji na temat doświetlania upraw. Kapustne bez tajemnic. Taki tytuł natomiast miała konferencja skierowana do producentów warzyw polowych, gdzie podjęto tematykę właściwego doboru odmian i wyboru najlepszej rozsady, skutecznej ochrony przed chorobami, a także odżywiania roślin w polu. Na konferencji tej poruszaliśmy tematy z zakresu rynku, z zakresu tego, co się dzieje w świecie, w Europie, w Polsce, w zakresie trendów nowych pojawiających się w produkcji kapustnych, ale również jak najbardziej chcieliśmy pokazać właśnie te problemy, od strony problemów, czyli były choroby, były rozwiązania konkretne do poszczególnych problemów, jakie występują, między innymi związane ze zmianami klimatycznymi, ze zmianami w dostępie do wody.